Siemanko, w drugim odcinku Kariery Walencji na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję za 30 łapek na ten moment pod pierwszym odcinkiem z tej serii, za wszystkie komentarze do tej pory, no i za wyświetlenia. Cieszę się, że Wam się podoba ta seria na początku. No i myślę, że będziecie dalej ją oglądać. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrybowaniu. Lecimy po 1350 subów. Taki jest cel na ten miesiąc. Czy nam się uda to osiągnąć? Mam nadzieję, że się uda. Zapraszam nas na drugi odcinek. Trochę tego wstępu. Lecimy mecz z Gironą. Gramy na wyjeździe. No i pierwsza akcja naszych rywali, tutaj Martinez ma piłkę, jest polu karnym, podaje do Amiriego. Amiri strzela, ale jak wiecie, mamy naprawdę dobrego bramkarza, bo milion razy się chyba powtórzyłem w pierwszym odcinku. Na razie Valencia gra bardzo słabo, a lepiej gra Girona. To jest Cyganków do Amiriego, Castellanos do Amiriego, ale na szczęście znowu ma Mardarszwili. Aj, będzie sprawiać mi problemy to nazwisko broni. No i w tym meczu Valencia była naprawdę w fatalnej formie, a Girona była o wiele lepsza. Tutaj Castellanos strzela. No i tutaj nasz bramkarz się moim zdaniem nie popisał. Mógł to obronić, tego nie zrobił. No i niestety przegrywamy w tym meczu 1-0. Jeszcze Castellanos miał szansę na drugą bramkę, ale nie strzelił. No i to było spotkanie, w którym Valencia nie miała żadnej sytuacji bramkowej. Zaledwie 1-0, przegrywamy. I tutaj mamy Tomasa Guerrero, takiego juniora, który może być naprawdę mega piłkarzem. Mam nadzieję, że będzie. No na razie ma 15 lat, więc nie możemy go włączyć do pierwszego zespołu. Trochę mam nos zatkany, więc będę trochę się męczył nagrywając. Mogę już Wam to zdradzić, że mogę trochę inaczej brzmieć. No i zobaczymy, co będzie z tego bramkarza Bruno Carmona. Może go wypożyczymy, bo ma duży potencjał. Tak na razie wygląda moja szkółka juniorów. Nic nadzwyczajnego na razie. Sprzedajemy Diego Lopeza do Turcji za milion, czyli kolejny milion, jakieś pół miliona transfery. Muszę sobie podliczyć przed zimowym okienkiem transferowym, ile mogę wydać jeszcze ogólnie w tym sezonie. Gramy z Villarreal, gramy u siebie, no i żółta łódź podwodna, lepiej zaczyna to spotkanie. Çukwumesy do Jacksona, Jackson strzela, ale ma Mardarszwili, jest tam, gdzie być powinien. Dobra interwencja naszego bramkarza, ale to jeszcze nie koniec sytuacji. Rozegranie na krótko, Çukwueze podaje do Coquelin do Jacksona, Jackson strzał zablokowany, strzela Coquelin, strzał zablokowany, no i nadal rzut rożny, Dani Parejo, czyli były piłkarz Valencji, ciekawe czy by się udało go ściągnąć. Tutaj Toma wygrywa pojedynek główkowy, podaje piłkę do Almeidy, Valencia idzie z kontratakiem, Almeida, prawa strona boiska, Portugalczyk podaje do Musacha, Musach ma dużo miejsca, biegnie, nie da się dogolić, Musach w polu karnym strzela i niestety nie trafia. Dobra interwencja Pepe Reyn. Nadal 0-0, to jest strzał chyba Moraleza za pola karnego, ale po raz kolejny nie sprawia ten strzał problemów naszemu bramkarzowi. Villarreal ma rzut rożny, Parejo na krótko do Çukwueze, Çukwueze do Albiola, Albiol do Moralesa, no ale znowu broni nasz goalkeeper, nadal 0-0. No Villarreal był o wiele lepszy na początku tego meczu, ale tutaj piłkę otrzymuje Toma, nasz wychowanek biegnie, no Raul Albiol go nie dogoni, Toma wbiega w pole karne i strzela gola na 1-0. Debiutancka bramka naszego rumuńskiego skrzydłowego, prowadzimy 1-0, przetrwaliśmy to oblężenie bramki Villarreal, no i strzeliśmy gola. No ale nasi rywale się nie poddają, Dani Parejo, kolejna akcja do Jacksona. Jackson holuje piłkę do Çukwueze w polu karnym, podaje do Jacksona, no i niestety wyrównanie, w końcu wpadła bramka, w końcu gol Villarreal i niestety mamy remis 1-1, ładna akcja. No ogólnie Villarreal, jak widzicie, jest o wiele lepszą drużyną w tym meczu, ale na szczęście remisujemy. Rozpoczyna Valencia od środka, to Almeida holuje piłkę, podaje do Tomy, nie udaje się, ale odebrał piłkę Toma do Azona, Azon strzela i 2-1, bardzo szybko Valencia z powrotem wychodzi na prowadzenie. Azon, który otrzymał ode mnie numer 9, strzela golan 2-1 po asyście Tomy. Druga po spotkania, Almeida podaje do Lino, Valencia idzie z akcją, Azon na skrzydełku. Azon podanie do Almeidy, Almeida tutaj do Tomy. No i to jest naprawdę kapitalny mecz tego rumuńskiego skrzydłowego. Dwie bramki, asysta, jest niesamowity. Kolejna akcja, w drugiej połowie to Valencia rządziła. Hugo Duro strzela, ale niestety obok bramki. Nasz napastnik tym razem nie pokonał rywali bramkarza. Nadal jeszcze do jednego. W końcu Villarreal, w drugiej połowie coś przysnęli. Çukwueze, prawa strona boiska, Çukwueze, kiwa, podaje, Tigueiros. Coquelin strzela za pola karnego, no ale po raz kolejny
Mamardaszwili broni to uderzenie i nadal jest 3-1. Tutaj końcówka meczu. Kluivert podał do Musacha. Musach tutaj chciał do Presianiego, się nie udało. No i takim wynikiem kończy się to spotkanie. Wygrywamy 3-1 z Villarreal, więc naprawdę bardzo dobry wynik. No i czas na pierwszy ciężki mecz w tym odcinku. Mecz z FC Barceloną. Czy uda nam się wygrać na Camp Nou? No zobaczymy. Robert Lewandowski, Polak przeciwko Walencji. Podaj do Teo Hernandeza. Tutaj Ferran Torres. Piłka do Lewandowskiego. Lewandowski ma dużo miejsca. Strzela. I niestety 1-0 dla Dumy Katalonii. Robert Lewandowski. 13-14 minucie. Pokonuje się jego bramkarza i niestety przegrywamy. Kolejna akcja Barcelony. Tutaj Frankie de Jong do Torresa. Ferran Torres. Może jeszcze kiedyś do nas wróci nasz wychowany. No ale broni Mamardaszwili. Tutaj Gaja podaje do Almeidy. Ale już po akcji. No i zaczynamy drugą połowę spotkania. 1-0 dla Barcelony. Tutaj przejmuje piłkę Musach. Podaje to Tomy. Toma do Musacha. Musach do Azona. Azon jest sam na sam. I pokonuje bramkarza rywali. I mamy to wyrównanie stanu rywalizacji. Świetne ogólnie wykończenie Hiszpana. Lecimy dalej. Toma, prawa strona boiska. Toma choruje piłkę. Podaje do Korei. Korea w polu karnym. Podaje do Azona. A ten nie trafia. Niestety nadal 1-1. No trochę mi sprawia problem ten noc dzisiaj. Wam powiem w nagrywaniu. Ciężko mi się gada. Na razie jest remis. Tutaj Kluivert podaje do Almeidy. Almeida w polu karnym. Podaje do Azona. Azon strzela i prowadzimy. Prowadzimy z Barceloną 2-1. Kapitalny mecz Iwana. Azona 2-1 z Barceloną. Ale niestety Barcelona nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. Jago Aspas. Lewandowski broni Mamardaszwili, ale pierwszy do piłki dopada Dembele, a nie Jose Gaya. No mogliśmy uniknąć tej bramki. Niestety Jose Gaya tam nie zdążył z interwencją. Niestety Barcelona wyrównuje. Końcówka meczu. Hernandez to Kessiego. Robert Lewandowski. Aspas. Jago Aspas. Pulkardy ma dużo miejsca i niestety... Niestety, to Barcelona wygrywa to spotkanie, pomimo tego, że byliśmy bardzo blisko wygranej. No nie udało nam się pokonać Barcelony, ale naprawdę Walencja zaprezentowała się moim zdaniem w fajny sposób. Szkoda, że chociaż punkty nie zdobyliśmy, bo zasłużyliśmy na niego. No ale cóż, na razie jest jak jest. Kolejny mecz gramy sobie z Cadizem. Mamy 7 punktów, Cadiz ma 1 punkt, więc przejdźmy do jakichś małych zmian. Tutaj może zagra Cavani, nie, zagra Hugo Duro, Musah, Almeida, Lino. Raczej bez jakichś większych zmian. Comert niech sobie zagra. Raczej tutaj nie robi jakichś większych zmian. Nie. Gonzaleza. No i co? Symulujemy to spotkanie. Gramy z Cadizem u siebie. No i 3-0. Gaya, Lino i Hugo Duro. Więc naprawdę spoko na tej symulacji nam wyszło. 3 punkty dla Walencji. O, przepraszam. I lecimy dalej. Mecz z Realem Sociedad również symuluje. I tym razem 1-0. Lino. No Walencja jakaś silna jest na tych symulacjach, wam powiem. Wygrywamy. No i czas na kolejny mecz z Realem Madryt. Z wielkim mecz z Królewskimi. Gramy u siebie. Mamy 13 punktów. Real ma 16. Tutaj widzimy na skład. Niewiele chyba się zmienił. Tutaj za szybko go przewinąłem. Co my tu damy na ławkę? Tutaj mamy tego skasowania. Jest wypolczony. Navarro może. Na razie Navarro gra mało. Nie. Raczej bez jakichś większych zmian. Nie, symulowałem mecz z Realem. No, stwierdziłem, że zaryzykuję. I 4-0 przegrywamy, a jakby Lino szył karnego, kto wie, niestety Real okaże się zbyt silny dla nas, żeśmy wygrali to spotkanie, niestety przegrywamy 4-0. No i co, w końcu tego Dimitriego sprzedaję do FC Porto, tutaj jeszcze podwyższyłem cenę za niego, bo na razie go nie sprzedawałem, odrzucałem wszystkie oferty. Ale dobra, trzeba go sprzedać, zawsze się przyda te 2 miliony. Muszę częściej grać na Varo, to na pewno owszem o tym zapamiętał, bo dzisiaj będę nagrywał trzeci odcinek, bo mało nim gram. Azon naprawdę świetnie się rozwija. Ale i co? Gramy z Realem Valladolid, gramy na wyjeździe po porażce z Realem 4-0. No i tutaj Lino. Lino to jest fajny piłkarz. Myślę, że chciałbym go wykupić. Podaję do Musacha, ten do Tomy, a Toma strzela kolejną bramkę. No, to chyba jest kolejna seria, w której naprawdę mamy fajnego juniora. W Palermo... No w Aston Villa nie mieliśmy fajnego juniora. W Palermo był Conti. W Monachium był Marcus Lang. A tutaj mamy Tomę. No w Aston Villa nie mieliśmy tylko fajnego juniora. Ale tam nie stawialiśmy tak na juniorów ogólnie. No i prowadzimy z Valladolid 1-0. Kolejna akcja Azon. Idzie sam. Ależ akcja Iwana. Wchodzi w pole karne.
No i nie ma gola. W ogóle Iwan Azon to jest taki piłkarz, po którym byście mogli się nie spodziewać, że ja będę grał takim napastnikiem, bo zawsze, wiecie, szybki, zwinny. A on ma 60 overa, pace'a, jak się nie mylę, więc nie jest szybki. I naprawdę gra mi się fajnie takim napastnikiem. Też te trochę w tych moich karierach nie kupować ciągle takich samych piłkarzy, takich samych profili. Będę się starał to trochę rozgraniczyć, bo często mi się zdarza. Dlatego daję szansę takiemu Tomie juniorowi na skrzydle. Często daję szansę skrzydłowym juniorom. Ale taki Azon, moim zdaniem, jako napastnik spisuje się znakomicie w tej Walencji. No i znakomicie rozpoczynamy również drugą połowę. Tiero Correa. Indywidualna akcja, nasz prawy obrońca wykończył to jak rasowy napastnik. Naprawdę prowadzimy 2-0 na stadionie w rywali. Zanosi się na wygraną. Tutaj Toma do Navarro. Navarro do Toma. Toma biegnie, nasz rumuński skrzydłowy. Wbiega w pole karne. Uderzył, no ale mógł może podać. Broni bramkarz rywali. Wygrywamy to spotkanie 2-0. Na razie nawet czysto, często mamy czyste konta. Mam nadzieję, że się mylę. No, czyste konto po raz kolejny notujemy. No i dogadaliśmy tutaj transfer. Dimitri, bye bye. Au revoir, czy jak tam po francusku się mówi. Nie wiem, nie lubię. Nie będę się uczył. No i dobra, Enzo narzeka, że mało gra. Na pewno Enzo to jest piłkarz, którego będę chciał stać w przyszłości teraz. Więc musi grać. Na razie tutaj widzimy, nie gra, gra Guillamon, ale muszę też dawać szansę Enzo. No i gramy z Realem Betisem i to było tak naprawdę bardzo jednostronne spotkanie. Tutaj Almeida, piękna akcja, indywidualna, strzela fatalnie. No, taka akcja, a wykończenie tragiczne. Kolejna akcja, podanie, lewa strona boiska, ich podanie, leci Lino schodzi do środka, dużo miejsca ma Lino. Poda górą do Azona, ten nie wygra pojedynku, Almeida ma piłkę, podaje do Lino, Lino do Tomy. Toma poda do Azona, a ten strzela gola na 1-0. W pierwszej połowie strzela pierwszą bramkę Iwan Azon po raz kolejny w tym odcinku. Druga połowa, Musach sobie holuje piłkę, podaje do Guillamona, Guillamon do Azona, ten do Almeidy. Naprawdę piękna akcja w Walencji, Andre Almeida strzela gola na 2-0. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, więc czasami sam nie wiem, no ale naprawdę gramy fajnie z tym Realem Betis. Ja wiem, że w tym komentarzu było, żebym więcej symulował, żeby nie zdał pierwszym sezonie mistrzostwa. Spoko, będę na pewno symulował trochę tych spotkań, przesymulowałem. Nie będę grał wszystkich spotkań, to jakieś kariery gram praktycznie wszystkie spotkania, tutaj tak nie będzie. Będą też symulowane spotkania. No nie sądzę, żebym Walencją w pierwszym sezonie wygrał mistrzostwo. Tutaj bym musiał naprawdę dokonać jeszcze takich naprawdę potężnych transferów. To Real Betis niestety strzela gola kontaktowego. Moja gra w obronie się tutaj nie popisała. Nabil Fekir zrobił to pięknie. Pięknie sprzelobował. I 2-1. W ogóle dzięki za wszystkie rady, jakieś tam propozycje, za miłe słowa materiałami. Ale no lecimy dalej. Nie ma co tutaj. Lino dostaje piłkę do środeczka. Podaje do Azona. Azon przyjmuje piłkę. Podaje do Tomy, a Toma strzela gola na 3-1. Naprawdę ten Toma, muszę zwrócić na niego uwagę, jakieś treningi, coś, bo może się rozwinąć naprawdę na mego piłkarza. Szkoda, jeśli go stracimy, ale tak tu jest. Tutaj Gianluca Prestiani świetnie się uwolnił, Argentyńczyk, zagrał w pole karne. No i Nico González strzela go na 4-1. No, z tych wypożyczonych piłkarzy chcę stać właśnie na Nico Gonzalesa najbardziej. Może go wykupię po sezonie. No i końcówka meczu, Almeida jeszcze do Prestianiego, Gianluca Prestiani ma bardzo dużo miejsca, zaliczył już asystę w tym meczu, więc może będzie brameczka, no jest brameczka, kapitalny mecz Gianluki, no i wygraliśmy aż 5-1 w tym spotkaniu, naprawdę pogrom, nie spodziewałem się takiego meczu, że tak zniszczymy Real Betis, ale wiecie, fajnie się udało, lecimy dalej, kolejny mecz z Elche, tutaj Dimitri sprzedany do Porto, więc 2 300 000 możemy wydać na transfery. Muszę sobie zliczyć przed okienkiem zimowym te kwoty wszystkie, co tam wydałem. No i z Elche, no jako że Elche ma 5 punktów, to taki mecz sobie symulujemy, ale widzę, że De La Vega kupili. To jest bardzo ciekawe. Toma nie zagra, niech zagra sobie ktoś inny. Tej Prestiani sobie zagra. Guillamon jest ciągle rozgoryczony. Muszę coś z nim pogadać. No i remisujemy z Elche. González strzela, Lucas Boye, fajny napastnik ogólnie. Sam raz dla Walencji by się nadał. Ale no co, remisujemy i mamy 5. miejsce. 8 punktów straty do Realu Madryt. To nie jest źle. Wiem, że może powalczyć o mistrzostwo. Następne jest Atletico Madryt, więc będzie ciekawie. Ale czy powalczy to mistrzostwo? No nie sądzę. Powiem wam, nie wiem. Jakoś tak fajnie mi się gra tą klubem. Ale patrząc na to, co ja chcę robić tym klubem. Jak grać. Jakie rotacje robić. To nie sądzę. Diarra na razie jak sobie zagrał,
to gra dobrze i ja liczę, że on będzie grał więcej. Najlepszym strzelcem jest Azon, potem Toma, więc to fajnie wygląda. Potem Gaja Musach, więc jest naprawdę spoko. Tutaj macie wszystkie moje transfery, które dokonałem. Możecie sobie porównać, czy nie przekroczyłem żadnej kwoty, ale na moje oko nie. I to tak naprawdę będzie koniec tego odcinka. Powiem wam, że mam nadzieję, że znowu wbijecie te 30 łapek w górę. Byłby fajnie, jak wczoraj. Następny odcinek w następnym tygodniu. Kariera zawodnika, no i coś nowego. To tyle ode mnie. Dzięki wam za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Na razie. Piąteczka.